Ark ma tytuł 12 strażników ninja. Z pewnością nie będziecie wiedzieli, o czym jest. No i zaskoczenie, bo na dobrą sprawę z tych 12 może dwóch ma jakiekolwiek znaczenie, a i tak nie są tutaj najważniejsi. No ale cóż, oceńmy. Ten ark w sumie zaczyna się pod koniec tego odcinka. W zasadzie poza zobaczeniem sylwetek antagonistów nic więcej tutaj nie mamy. Nie oceniam tego odcinka ze względu na to, że to tylko końcówka. Śmiesznie Yamato przestraszył Naruto, a Sai nie umiał nadal odczytywać uczuć, bo Naruto ćwiczył, a Sai myślał, że jest przerażony. Później w książce wyczytał, co trzeba zrobić, gdy jego przyjaciel jest przestraszony i wynikało z niej, że ma położyć delikatnie dłoń na jego ramieniu. No nie powiedziałbym, że to było delikatnie. Potem chciał pocałować Naruto, bo myślał, że to dobry pomysł. Nieźle. Sora ma całkiem mocne techniki, spoko sobie tańcował i rozwalał klony, bardzo ładna animacja, choć oczywiście klony useless w walce jak zwykle. No i po tym to zabawne krzyczenie na siebie jak dla mnie na tym etapie to minus, bo sytuacja już stała się fajnie poważna, a tu takie pierdoły. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 6. W tym odcinku powiedziano, czym jest organizacja 12 strażników ninja, którzy są ochroniarzami lorda feudalnego. Nawet jeśli to filler, to ta informacja jest prawdziwa. Chiriku mówił też, że część z tych strażników wierzyła, że pokój będzie tylko wtedy, gdy cały świat zostanie podbity i będzie jeden władca. Co najmniej kilka osób z Naruto i świata prawdziwego miało takie podejście. Ciekawe jest też to, że już po samych oczach widać, że wszyscy czują jakąś pogardę do Sory, a my nie wiemy dlaczego, to dlatego, że ma w sobie zapieczętowaną czakrę Kyubiego. No i na końcu dostaliśmy deskorolkę w postaci trumny. Nieźle. Minusów nie widziałem, odcinek oceniłem na 6. Danzo od razu ogarnął, że go szpiegują, co dla mnie było od razu oczywiste, no bo gość ma swoich jeszcze lepszych anbu, więc chyba wie, jak oni działają. Dostaliśmy też wyścigi trumien i proszę nie wysyłajcie tego do ASB-tom, bo to opatentują. Antagoniści pokazali dość potężną technikę do tonu, z kolei animacja tego, jak Sai przywołał ptaka, była świetna. Tak samo to, jak Yamato zrobił belę z drewna, czego użył później jako schodów, też mi się podobało audiowizualnie. Z minusów to flashbacki z poprzedniego odcinka, a niewiadomych nie widziałem. Odcinek oceniłem na 7. Nieźle tutaj Yamato wyszedł ze skały i stwierdził, że gość był zbyt pewny siebie, skoro nie upewnił się, czy na pewno go zabił, co było jego błędem. Nice. Zabawne było też to, że babka pytała Naruto, czy ten się nigdy nie całował, a on stwierdził, że nawet on ma w tym doświadczenie i tutaj flashback z całowaniem się z Sasuke. No takie flashbacki to ja rozumiem, krótkie i efektywne. Fajnie też pajacowały klony Naruto, choć to jednocześnie minus, bo ark wydaje się poważny. Śmiechłem też, jak Tsunade zapytała Shizune co to, a ona, że sowa, chyba ketupa japońska. Tak jakby nie było oczywiste, że pytała o to, co sowa przyniosła. Fajnie też Sakura nastawiła i usztywniła rękę Saya, widać, że zna się na robocie. Z antagonistów to ta ruda jak dla mnie była najbardziej imponująca póki co, używa czterech żywiołów czakry, w przyszłym odcinku wszystkich pięciu, ma jakiś pocałunek śmierci, dość nietypowe i ciekawe. Odcinek oceniłem na 6,5. Chłop wymiata, walczy sobie i w międzyczasie ziemniaki wpierdziela. Naruto pierwszy raz z kobietą w ślinę poszedł, szkoda tylko, że to filler i niestety z kilometra było wiadomo, że jeśli już się uda tej babce go pocałować, to w jakiś sposób uratuje go Kyubi, co było bardzo przewidywalne. Spoko też Yamato zaczął na końcu łączyć kropki i podejrzewał, że coś jest nie tak z Sorą, skoro szukali najpewniej jego, a nie Chiriku. Z minusów to ta ręka Sory wygląda badziewnie, ale też jest niewiadomą, bo na tym etapie nie wiemy, że on jest pseudo-Jinchurikim. Odcinek oceniłem na 5,5. Fajne było to, jak Naruto i Sakura ostrzegali Sorę, by wstrzymywał się przed Tsunade, a ten stwierdził, że nie będzie się specjalnie dla niej zachowywał. Zdążyli wejść do środka i 2 sekundy później wyleciał przez drzwi. Później znowu sobie grabi, najpierw kłóci się za Kamaru i Kibą, później od razu, gdy widzi Chojiego, nazywa go grubasem. Szkoda tylko, że to była śmieszkowa walka i nic się tam nie zadziało. Ale na plus to to, jak Asuma zatrzymał Naruto i Sorę, a Shikamaru Kibę, a Kamaru i Lee. Z minusów to niestety klimat wywrócił się do góry nogami i cały ten odcinek był w śmieszkowym klimacie, a to słabo, bo już było naprawdę całkiem poważnie i dobrze. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 4.
Ten odcinek był dość spoko, ale za dużo szczególnych rzeczy tu nie zauważyłem. Na pewno Asuma to dobry aktor, to on zabił ojca Sory, ale tego nie mówił. Minusem jest to, że Yamato mówi, że nie ma shinobi, którzy umieją władać 5 żywiołami, a przynajmniej nikogo takiego nie zna. Nie jest to prawdą, jest kilka takich osób, przykładowo jego poprzedni przełożony, Hiruzen. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 5. Dobra była ta animacja Anbu wypływających z wody. Spoko też zachowano to, że Ibiki jest kotem od przesłuchań, bo to będzie później jeszcze wykorzystywane. Anbu także bezszelestnie się pojawiło za Sorą, no i szkoda, że nie mają więcej takich akcji, bo to wygląda po prostu bardzo profesjonalnie, w odróżnieniu od tego, co sobą faktycznie reprezentują. Z minusów natomiast to taka ściśle tajna misja śledzenia i schwytania Danzo, a prowadzą go sobie przez środek Konohy. No fajnie, fajnie. Tak samo od kunajów potrafią robić uniki, ale 9 shurikenów w plecy to tam już była hostka. Niewiadomych nie zauważyłem, odcinek oceniłem na 5. Z dobrych rzeczy to Tełczy łychą dwóch typów po łbie pierdyknął. Dopalone też było to, jak ścisnęło tego Junina Konohy tak nagle, bez ostrzeżenia. No i to niestety tyle. Dużo jest przewidywalnych rzeczy, jak to, że jak wysyłają no-name'ów, to wiadomo, że ci nic nie zrobią. Moc tych antagonistów jest jak na mnie przesadzona, robią sobie co chcą, a jednocześnie nie czuję od nich jakiejś takiej potęgi. Z jakiegoś powodu zaakceptowałbym to, jakby to robiło Akatsuki, ale ci jakoś niekoniecznie. Dostaliśmy też flashbacki z poprzedniego odcinka i zombiaki, co jest po prostu słabym pomysłem. Niewiadomych nie znalazłem, odcinek oceniłem na 4. Nie widziałem w tym odcinku żadnych plusów. Zombiaki były poziomem skilla podobne do klonów, czyli totalny zapychacz, przez co zupełnie nie czuć zagrożenia. Jakieś no-name'y mają lepsze techniki niż Orochimaru. Oni ożywili te trupy elektrycznością, a nie zastąpili ich ciała. Do tego Asuma dał się jak leszcz, wiedząc jakie techniki ma przeciwnik, no a przez te lata chyba powinien być mocniejszy, nie dawać się jak dzieciak. Niewiadomych nie uświadczyłem, odcinek oceniłem na 1. Fajnie tutaj dziad wkurzył się za nieposłuszność Sory i zaczął go lać jak szmatę. Git też Sakura zaskoczyła tą babkę i jej przywaliła, a później jak jej wyjaśniła w jaki sposób z nią wygrała, dobiła ją potężnym ciosem. Kozak. Tak samo Yamato poradził sobie z wielkoludem, robiąc jakieś ogromne drzewo, a później korzeniami go zmiażdżył. Badass jak cholera. Z minusów jednak nie podoba mi się to, że niby wioska jest w takim zagrożeniu potężnym, a Tsunade sobie siedzi za biurkiem. Shinobi Konohy nie używają jakichś mocniejszych technik, które mogłyby zmieść dużo zombiaków naraz, tylko bronią się zwykłymi ciosami i dopiero jak przychodzi Shikamaru, to atakują poważniej, jakby to wcześniej nie było oczywiste. No i Asuma ponownie dał się zrobić jak dziecko. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 5. Całkiem sprytnie Naruto coraz bardziej odkrywał sekrety tej rudej i okazało się, że to tak naprawdę włosy. Całkiem to dziwaczne, ale i pomysłowe. Z minusów jednak to ogłupili Asumę jak cholera. Kolejny raz wchodzi w barierę, żeby prądem dostać. Przedtem miał straszne skrupuły, żeby zabić przyjaciela, po czym go dogonił i nagle jeb go raz i po nim. Słabe. Z rzeczy niewiadomych to ta babka jest dość podobna do Kakuzu i pewnie nieprzypadkowo jest w arku właśnie przed pokazaniem tego antagonisty. W sensie członek Akatsuki kradnie serca i używa ich jako masek, potem wykorzystuje żywioły, a ona skrada ciała pocałunkami i się pomiędzy nimi podmienia. Odcinek oceniłem na 4. Bardzo przyjemnie wyglądają te animacje światła i to tyle z plusów. Z minusów natomiast Tsunade nadal sobie siedzi w siedzibie zamiast jakkolwiek działać. Słabe to jest. Niby rozumiem pozycję, w której głowa wioski musi zarządzać, ale ona ma też gigapotężną siłę, którą mogłaby dużo zmienić. Także nie miałem pewności przy poprzednich odcinkach co do tego, czy to na pewno jest ojciec Sory. Podejrzewałem to co prawda, ale nie zdziwiło mnie to w sumie wcale. Nie bujają mnie te odcinki, nudzę się dość oglądając. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 4. Muszę przyznać, że to, że czakra Kyubiego od Sory przeszła do Naruto było całkiem ciekawe i niespodziewane. Także kontynuacja tego, gdzie Liz chciał przyjąć kontrolę nad Blondasem, ale ten z nim walczył i nie dał sobie wejść na głowę, było świetnym progresem. Podobało mi się. Natomiast cała reszta niekoniecznie. Na początku dostaliśmy totalny Resident Sleeper w postaci walki z Sorą, gdzie ten tylko odbijał jakoś ciosy protagonistów, którzy za każdym razem nieefektywnie atakowali. Nuda.
Do tego te sceny, gdzie Sora sobie stoi pośród niczego, to odgrzewany kotlet wielokrotnie, było tak niedawno w przypadku Gary, to po prostu nie działa tak samo dobrze w tak krótkim czasie. Co do niewiadomych, to mamy tutaj jedną. Ciągle jest rozmowa o chronieniu króla, gdzie Asuma jawnie twierdzi, że to nie chodzi ani o lorda feudalnego, ani o Hokage, ale też nie wyjawia, kim jest ten król. Ten wątek będzie w kanonie poruszony i jest to następne pokolenie. Odcinek także oceniłem na 4. Na początku Sora fajnie miotał Naruto jak szmatą, choć później ta walka to nuda, bo wiadomo, że Naruto będzie atakował, to nic nie da, do pewnego momentu aż w końcu coś da i Sora się opamięta. Typowe. Fajnie pojawił się także Sai, który związał wężami tego Kazumę i badasowe oraz smutne było to, jak Kazuma zapytał się, co się stanie z krajem ognia, gdy on umrze, a Asuma na to, że nic się nie stanie. Prawdziwe, bo gość myślał, że znaczy więcej niż faktycznie znaczył. Animacja tornada przemieniającego się w Kyubiego była jak dla mnie bardzo efektowna. Co do minusów, to mogę jeszcze dorzucić mnóstwo flashbacków i typowy happy end. Odcinek oceniłem na 5. Jak dla mnie ten wątek z ochroną króla i kłótnią pomiędzy Asumą i Hiruzenem to trochę słabe zagranie ojca. Najlepiej powiedzieć, że syn nie rozumie, o co chodzi, zamiast mu wytłumaczyć, za to po prostu mówić tajemniczymi zwrotami. Jak dla mnie droga na okrętkę niekoniecznie potrzebna. Też ta śmieszkowość taka trochę z dupy, pół odcinka o niczym, a do tego przeplatanie mangi z filerami, co dla mnie jest giga minusem, szczególnie że wątki z mangi były super ciekawe, a te z filerów zupełnie o niczym. Z niewiadomych to Asuma powiedział, że trochę czasu minie zanim jego drużyna go pokona, co jest dość przewrotne, bo faktycznie trochę minie czasu, ale zrobią to już po jego śmierci, gdy będzie wskrzeszony. Odcinek oceniłem na 3. W zaokrągleniu ten ark otrzymał ode mnie ocenę 5. Jak to w filarach bywa, historia jest dość miałka. Można by powiedzieć, że dużo się tu działo, no ale czy na pewno? Przyszły no-name'y z dużą siłą, ale nie było czuć od nich jakiegoś zagrożenia. Do tego wiadome było, że Sora będzie kimś ważnym, bo się wyróżniał i raczej ciężko było oczekiwać, że będzie zły, a więc dużo dało się przewidzieć. Prawie żaden protagonista nie robił ekstra rzeczy, zwykłe ataki, nic ciekawego po prostu. Ciężko mi nawet wyróżnić jakieś fajne plusy. Po prostu średni ark i chyba nie polecałbym rewatchować. Ale zasubskrybować to już polecam, mordko. Dzięki temu nie będziesz musiał oglądać średniaków, tylko ja się nimi będę katował. Dzięki.